No właśnie, my nic nie rozumiemy, panie władzo, nic nie rozumiemy. Dlaczego nie otwieracie? No bo nie mamy klucza. Jak nie macie klucza? No właśnie, no, to jest bardzo dziwne, wie pan. Bo siedzieliśmy sobie z żoną przy stole, no jedliśmy kolację i nagle zaczął dzwonić telefon. My nie bardzo zrozumieliśmy, bo my nie mamy telefonu. I wtedy nagle się okazało, że wszystko w naszym mieszkaniu zostało zupełnie zmienione. Wszystko, proszę pana, niczego nie można znaleźć. Proszę, niech pan zobaczy, powiesili jakiegoś wyżła zamiast mojej matki. A to jeszcze nie wszystko, przecież to samo jest z ubraniami, z książkami. Niczego nie można znaleźć. Więc chcieliśmy wyjść na zewnątrz, żeby to jakoś ogarnąć. Wyjść nie można, drzwi zamknięte, klucze nie pasują. Więc próbowałem do was zadzwonić. To jak się wybiera 17, to się zgłasza taks. Wy nie jesteście pod 17 już? Nic nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Jak nie rozumiem? Przecież to jest proste. Proszę wybaczyć moją mężowi. Mamy. No bo to zwariować można, wie pan. Proszę pana, niech się pan uspokoi. Proszę pani, co wy tu robicie? Myślę, panie władzo, że pomyliliśmy mieszkanie. Pomyliliście mieszkanie? Tak. A jak tu weszliście? Nie mam pojęcia, panie władzo, nie rozumiem. Kim państwo są? Pan i pani Baran. Baran? No tak, Jean-Claude i Nicole Baran. Baran, tak jak baran. Wie pan, ja naprawdę ja nie widzę w tym nic dziwnego. Nie są państwo państwem Schmidt? A zaraz. Przez telefon przed chwilą ktoś pytał o pana Schmidta. My jesteśmy u Schmidtów. U Schmidtów jestem. No dobrze, ale my to baranowie, że... Nie jesteście Schmidtami? Panie, przyjdźcie na widok! To jest mieszkanie Schmidtów. Jeśli nie jesteście Schmidtami, znaczy jesteście złodziejami. Wiecie, jak w Luksemburgu traktuje się złodziei? W jakim Luksemburgu? A teraz pozostaniemy tam. Jesteście Schmidtami, tak czy nie? Tak! Jesteśmy Schmidtami. Są państwo pewni? No skoro tak panu mówimy, to znaczy, że jesteśmy Schmidtami. Prawda, kochani? Absolutnie. Państwem Schmidt. Absolutnie. To dlaczego powiedział mi pan, że nazywa się Baran? Nie wiem.